Wiecie, są ludzie, którzy myślą, że łapkami w dół można zniszczyć człowieka. Gówno, prawda? Ja tych ludzi dorywam, a potem robię sobie z ich łap naszyjnik. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony PaiJajo, a to jest drugi odcinek przeglądu dodatków do Garry's Moda. Na pierwszy ogień idzie mapka do trybu Trouble in Terrorist Town. O tematyce postapokaliptycznej znajdziemy w niej kilka kryjówek, blok mieszkalny, zniszczony przejazd. Jeżeli ktoś ma pomysł na zrealizowanie pomysłu na takiego typu mapie, to zapraszam serdecznie do ściągnięcia. Skoro posiadamy już garaż z naszymi ulubionymi samochodami, przydałoby się je gdzieś wypróbować. Top Gear Test Track pozwala na przejechanie okrążenia po wiernie odwzorowanym torze ze słynnego brytyjskiego programu telewizyjnego. Pamiętacie S-Cars, który prezentowałem wam w zeszłym tygodniu? Mam dla was coś lepszego. TDM Cars to dodatek wprowadzający naprawdę wiernie odwzorowane modele różnych marek samochodów. Szczegółowość modeli, dźwięk silnika oraz model sterowania są perfekcyjne. Lista modeli jest ciągle rozwijana, tak więc polecam. A co jeżeli bym wam powiedział, że może być jeszcze lepiej w kwestii nagrywania kamerą? Cinematic Camera daje nam możliwość nagrywania jak z ręki, dzięki której możemy uzyskać naprawdę ciekawy efekt. Szukaliście kiedyś widoku Battlefieldu podobnego? Dzięki Sharp Eye jest to możliwe. Idealne dla kogoś, kto by chciał nagrać maszynie o tematyce wojennej z pierwszej osoby. Chcielibyście upiększyć wasze zabójstwa? Bullet Time sprawia, że nawet Spartan Kick wygląda jak dzieło sztuki. Masz hałaśliwego sąsiada? Jakiś kot zagląda ci do śmietnika? Oto hydra, dzięki której zapomnisz o nieproszonych gościach na swojej posesji. I o sobie również. I na zakończenie gratka dla wszystkich fanów wiertarek oraz Saints Row 4. Dubstep Gun, który wprowadzi w ruch każdy przedmiot na mapie. Jeżeli spodobał ci się odcinek, nie zapomnij łapce w górę, albo w dół, jeżeli jesteś do góry nogami, postaraj się napisać jakiś sensowny komentarz, a jeżeli nadal mnie nie zasubskrybowałeś, to lepiej módl się, żeby cię Freddy nie zapomniał.